Cześć. Spełnia się kolejne nasze marzenie. Zawsze chcieliśmy wylądować na tym dziwacznym lotnisku na Gibraltarze. No i zaraz będziemy lądować. Podchodzimy do lądowania na Gibraltarze. Zobaczcie. Dwie minuty. Port lotniczy w Gibraltarze uznawany jest za jedno z najbardziej ekstremalnych lotnisk świata. Znajduje się pomiędzy morzem, gibraltarską skałą i w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. A przez środek pasa startowego tego lotniska przebiega jedyne i bardzo ruchliwe lądowe połączenie Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Lądować tu mogą tylko brytyjskie samoloty rejsowe linii EasyJet i British Airways oraz maszyny wojskowe i prywatne odrzutowce miliarderów. My przylecieliśmy EasyJetem. Wylądowaliśmy, przeszliśmy przez granicę i miejsca, gdzieś mieszkamy. Pokaż Monia, gdzie mieszkamy. Gdzie mieszkamy? Do kamery. Poczekaj, no pokazuję. Tu mieszkamy. Gdzieś idziemy na razie. Tu mieszkamy? Nie, blisko granicy z Hiszpanią. O, jedziemy. Jak wszędzie tutaj. Na jakąś marinę, tam gdzie jacht jest. Tak, a tutaj za nami jest Hiszpania. Tam właśnie, żeby dojść do Hiszpanii, to niestety trzeba paszport i w ogóle tam Unia Europejska za nami, a przed nami przygody w Gibraltarze. Ale się cieszę. Na razie jest wszystko ok. I właśnie musimy teraz przejść przez lotnisko. Będziemy szli tą słynną drogą. I wylądowaliśmy na tym lotnisku przed chwilą. No, ciekawe, czy tutaj będą obchodzić koronację króla. No pewnie, że będą właśnie. A, tam tu bufy, piętrusy, gdzie czerwone. O ja! Taki mały Londyn w Hiszpanii. Super. Drzewka, nie no, po prostu niesamowicie jest. Jest takie. A w ogóle takie wrażenie, że wysiadasz i tam. Tam gdzie idziemy, to tam przysłali nam kod pocztowy angielski. Jesteś na końcu świata. Ale wiecie co? Szła dziewczyna z Gibraltaru, przechodziła, wyciągnęła sobie paszport na stronę, tam do Hiszpanii szła. To była sobie w Gibraltarze, w angielskich sklepach, w Nexcie zrobiła zakupy i poszła do Hiszpanii. W Polsce jakieś tak było w Cieszynie. Ja cię sumę. Ale gota. Bo chwilowo nie ma przejścia przez lotnisko, bo samolot ląduje. A tak. O, jest strzałka na Hiszpanii w lekarzu. Tam na Hiszpanię. No ale za kapliczką w lewo już Hiszpania. Tak. O, i to na hiszpańskich numerach motorki, a tu na angielskim. Autobusy angielskie, jeszcze londyńskie, bo czerwone. Może autobusem pojedziemy, czy idziemy piechotą? Piechotą idziemy. Tak autobusem jechać, jak tu. Jejku, jak w domu, a inaczej. No, ta skała robi wrażenie, wow. A tutaj mamy mapę, można sobie kupić mapę za jednego funciaka. Całego Gibraltaru. No idziemy przez środek lotniska. Pas startowy. To jest pas startowy, no. Tak. Od strony Hiszpanii. Tak. Fajne. Jak mrówka się czuje, wiecie? Są to sieci, którzy pochodzili na piechotę granicę. Na przykład do Czech. Po alkohol. Mrówki. Nie, ale fajnie jest. Gdzie słuchać mikrofonie? Jest, ale fajnie lądowa, w ogóle nie było żadnych takich. No,
Za każdym razem na 10 minut przed lądowaniem samolotu droga z lotniska do centrum jest zamykana. Ale zaraz po lądowaniu sytuacja wraca do normy i ruch pieszy, rowerowy i samochodowy wraca na pas startowy. Prawdopodobnie nigdzie indziej na świecie nie ma takiego lotniska. Lotnisko jest pierwszą z bardzo wielu atrakcji, które oferuje gościom ten skrawek Wielkiej Brytanii. Mała kolonia na końcu Europy, która zdaje się być bardziej brytyjska niż sam Londyn. W miejscu, gdzie mieszkamy, nazywa się to Ocean Village i idziemy z Ocean Village do... Gdzie idziemy? Na Main Street. Idziemy coś zjeść. Popatrzcie, jak to wszystko tutaj wygląda. High Street nie nazywa się High. W ręce Anglików Gibraltar wpadł na początku XVIII wieku, kiedy to jeden z hiszpańskich pretendentów do tronu przekazał Gibraltar Zjednoczonemu Królestwu w zamian za poparcie jego aspiracji do korony hiszpańskiej. Wtedy właśnie Anglicy objęli skałę na wieczność. Brytyjski Gibraltar to zaledwie 6,5 km kwadratowego. I na tym terenie stłoczonych jest blisko 35 tysięcy mieszkańców. Okazuje się, że to najbardziej zaludnione miejscowość w Wielkiej Brytanii. Gibraltar jest zamorskim terytorium brytyjskim, jak już mówiłem, ale posiada bardzo szeroką autonomię. Miasteczko ma własny rząd, narodowego operatora telekomunikacyjnego, własną telewizję i własną walutę. Funta gibraltarskiego, który jest wymieniany 1:1 z funtem brytyjskim na Gibraltarze. W Gibraltarze można płacić także funtem brytyjskim, jednak już w Wielkiej Brytanii funt gibraltarski nie jest akceptowany. Miasteczko jest bardzo bogate. Główna ulica Gibraltaru, Main Street, to taka miniaturka Oxford Street w Londynie. Jednak gibraltarski Oxford Street ma ogromną przewagę. Jest zdecydowanie taniej, bo Gibraltar ma bardzo niskie podatki, co czyni z tego miasta jedno z finansowych centrów świata i niekwestionowaną stolicę sieciowego hazardu, która nie ustępuje w wartości obrotów nawet Las Vegas. To wszystko na 6 km kwadratowych. Jeśli spodobał Ci się ten materiał i chcesz postawić jego twórcom kawę, zapraszam do kliknięcia linka. Dzięki temu będziemy mieli więcej energii i nie ukrywam gotówki do robienia kolejnych materiałów. Z góry, oczywiście Gibraltarskiej góry, dziękujemy.